Na prawo. Patrz! Poczet flagowy. Flagę państwową. Podnieś! Szanowni Państwo, głos zabierze dowódca 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, pułkownik dyplomowany Zbigniew Zalewski. Panie Ministrze, Panie Generale, Szanowni Goście, Żołnierze. W dniu 12 września Święto Wojsk Lądowych jest okazją do wspomnienia wszystkich tych, którzy w szeregach wojsk lądowych wychowali chwałę oręża polskiego, a w trudnych chwilach naszej ojczyzny stawali w jej obronie. Żołnierz polski już od czasu wiedeńskiej wiktorii był symbolem honoru i wierności Bogu i ojczyźnie. W dniu święta wojsk lądowych, a co się z tym wiąże, też święta 8. Dywizji, z honorem i dumą stajemy na zbiórce pod sztandarem pułkowym, flagą państwową i flagą wojsk lądowych. Obok barw powiewa flaga Koszalina, flaga miasta, którego nazwę dumnie nosimy dziś w swoim logo. Wielkim zaszczytem i radością, że w tak podniosłej chwili są tutaj z nami poseł na Sejm Rzeczypospolitej, minister Stanisław Gawłowski. Senator Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący Komisji Ustawowej Piotr Ziętarski. Żołnierze i pracownicy Wojska 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego. Tradycje obchodów świąt Wojsk Lądowych sięgają okresu II Rzeczypospolitej. Początkowo swe święta obchodziły pułki piechoty, kawalerii, artylerii, saperów, łączności wojsk lądowych oraz niektóre rodzaje broni. Tak było aż do roku 1948, w którym minister obrony narodowej rozkazem nr 115 z 19 lipca 1948 roku dla upamiętnienia momentów największej chwały bojowej jednostek uczczenia w uroczysty sposób towarzyszy poległych w walkach o wyzwolenie ojczyzny oraz dla pogłębienia łączności narodu i Wojska Polskiego ustanowił Święto Wojsk Lądowych i Szkół Oficerskich Lądowych przypadające w rocznicę forsowania Odry i Nysy. Tak więc po raz pierwszy w historii Wojska Polskiego główny rodzaj sił zbrojnych miał swe święto. Było to przede wszystkim związane z utworzeniem Dowództwa Wojsk Lądowych. Po roku, w związku z likwidacją dowództwa, święto uległo zapomnieniu. Do koncepcji Święta Wojsk Lądowych powrócono przy okazji odtwarzania Dowództwa Wojsk Lądowych. Święto przywrócono 12 września 1996 roku decyzją ówczesnego ministra obrony narodowej Stanisława Dobrzańskiego. Na dzień święta wybrano datę wiedeńskiej wiktorii, która szeroko rozsławiła w świecie imię żołnierza polskiego. Z okazji Święta Wojsk Lądowych wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska naszej jednostki składam gorące podziękowania za codzienny trud i zaangażowanie w służbie. Dziękuję wszystkim za wytrwałość, obowiązkowość i poświęcenie. Życzę dalszych sukcesów w służbie i pracy oraz dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Rozkaz podpisał Maszusz. Dowódca, pułkownik dyplomowany Zbigniew Zalewski. Żołnierze i pracownicy wojsk lądowych. Wiktoria wiedeńska Jana III Sobieskiego z 12 września 1683 roku
szeroko rozsławiła w świecie imię żołnierza polskiego. Po dziś dzień zwycięstwo pod Wiedniem stanowi przykład wykorzystania myśli i sztuki wojennej w obronie europejskiej cywilizacji, kultury, społecznego ładu. W dniu święta wojsk lądowych wracamy myślą do najpiękniejszych kart historii oręża polskiego. Wspominamy sławne bitwy, jej bohaterów oraz wszystkich żołnierzy Rzeczpospolitej, którzy na przestrzeni wieku z godnością i honorem sławili imię Polski. Zdawali egzamin z męstwa i patriotyzmu, składając na ołtarzu ojczyzny największy dar – własne życie. Dumni z naszej historii i tradycji, codzienną służbą i pracą udowadniamy, że jesteśmy godnymi spadkobiercami naszych poprzedników. W tym świątecznym dniu składam gorące podziękowania żołnierzom i pracownikom wojska, którzy swym codziennym zaangażowaniem wpisują następne chlubne karty najnowszej historii wojsk lądowych. Dziękuję wszystkim za wytrwałość, obowiązkowość i poświęcenie. Życzę dalszych sukcesów w służbie i pracy oraz dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Podpisał dowódca generał broni Zbigniew Kłowięta. Z okazji święta wyznanowych chciałem Państwu w imieniu wszystkich tutaj zgromadzonych złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzenia z umieńskiego szczęścia, życzenia te najbardziej ukryte prywatne. Podziękować za dotychczasową współpracę, za to, że 8 pułk jest stale obecny w życiu mieszkańców Koszalina. Za otwartość, pogratulować sukcesów na ostatnim poligonie, czego byłem świadkiem, pogratulować znakomitych strzeleń, znakomitego wyszkolenia. Chciałem życzyć całemu stanowi osobowemu z mojego pułku żołnierskiego szczęścia wszelkiej pomyślności. Gratuluję wszystkim odznaczonym. Życzę, żeby najbliższy rok był rokiem równie pomyślnym, równie szczęśliwym. Życzę żołnierskiego szczęścia. Na ręce panów generałów w stanie spoczynku, dowódców 8 Dywizji, chciałem złożyć najserdeczne podziękowania za to, że kultywują tradycję oręża polskiego, za to, że kultywują historię znamienitej 8 Dywizji, która dała wielu doskonałych dowódców Wojska Polskiego. Dziękuję za to, że kultywujecie też tradycję żołnierskich pokoleń, bo jak doskonale wiemy, to niejednokrotnie kolejne pokolenia, które służą wojsku, a zdarza się tak, co przed chwilą słyszeliśmy, służą także następcy 8 Dywizji, 8 Koszalińskim Pułku Przeciwlotniczym. Dziękuję, życzę w imieniu wszystkich tutaj zgromadzonych dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Thank you.
Państwu, witam bardzo serdecznie. Na początku zacznę może wyjaśniać, skąd ta nazwa mordy. A mianowicie bardzo dawno temu nasze społeczeństwo małej i małego miasta, może wtedy małej miejscowości, zostało napadnięte przez jadźwingów. Byli mieszkańcy prawdopodobnie zostali wycięci, więc ta nazwa jest od tamtego czasu, czyli nazwę naszego miasta nosimy od mordowania, a nie od części twarzy. Bardzo się cieszę, że jestem razem z Państwem już kolejny, trzeci raz. Drodzy Państwo, tak naprawdę doczekamy tych chwil, kiedy we wrześniu, na początku września możemy tutaj do Państwa przyjechać. Bardzo dobrze się tutaj czujemy. Bardzo mile nas traktujecie, bardzo sympatycznie nas podejmujecie, witacie. Także szczególnie chciałbym wyrazić wdzięczność stowarzyszeniu, że pamięta o miejscu, gdzie 8 Dywizja Piechoty imienia Bartosza Głowackiego formułowała się, czyli o miejscowości Mordy. Serdecznie dziękuję panu generałowi Wernerowi, serdecznie dziękuję przyjaciołom, bo myślę, że tak powinienem nazwać i Wiktora, i Zbyszka. Dziękuję wam za waszą gościnność. Drodzy Państwo, kiedy byliśmy tutaj w tamtym roku, zobaczyliśmy, że brakuje jednej właśnie tablicy. Tablicy z miejsca, gdzie formowała się 8 Dywizja Wojska Polskiego. Dzisiaj naprawiamy to, co przez ileś lat nie miało tu miejsca i przywozimy tą tablicę w hołdzie właśnie tym żołnierzom. Dziękuję ślicznie raz jeszcze, zapraszam do mordów. Złoży delegacja miasta i gminy Mordy. Kwiaty złoży delegacja armii czeskiej.
Państwo, proszę pozostałe osoby z zdalami kwiatów.